To nieprawda, że młodzi ludzie nie mają problemów, a jeżeli już, to martwią się tylko o stopnie w szkole. Młodzi ludzie mają problemy i chcą o nich rozmawiać, pytać, otrzymywać odpowiedzi. Najlepszym tego przykładem jest list, który składa się z przemyśleń zakończonych 12 pytaniami, skierowany do profesora Tadeusza Sławka, wykładowcy uniwersyteckiego. Pismo zostało przygotowane przez osoby w wieku od 15 do 33 lat, w większości młodzież szkolną oraz liderów Stowarzyszenia Transgranicznego Centrum Wolontariatu w Cieszynie. Pierwszy kontakt z profesorem Tadeuszem Sławkiem miał miejsce kilka miesięcy temu podczas organizowanej przez nas konferencji na temat hejterstwa w internecie. I tam wolontariusze czuli się dosyć skrępowani, bo jednak mieli pierwszy kontakt z uczonym i może troszeczkę zabrakło odwagi cywilnej, żeby zwyczajnie zadać mu pytanie. Więc po spotkaniu wpadliśmy na pomysł, żeby te swoje refleksje, myśli przelać na papier i wysłać prawdziwy list ze znaczkiem do prawdziwej skrzynki, a nie SMS-em, a nie mailem. Co będzie, gdy już wszystko będzie? Co po nas zostanie? Dlaczego jest mniej czasu, kiedy miało być więcej? Czy powinniśmy reagować na milczenie tak, jak reagujemy na krzyk? Między innymi o te właśnie zagadnienia pytali w swoim liście młodzi ludzie, a profesor postanowił nie tylko na nie odpowiedzieć, ale również osobiście spotkać się z autorami listu. Są to problemy związane z pewnym stanem wrażliwości, i który powoduje, że patrząc na albo na swoje funkcjonowanie w pewnym zastanym porządku rzeczy typu szkoła na przykład, czy pewnym zastanym porządku rzeczy typu rynek pracy, oni sobie zadają bardzo istotne pytania o sens, o znaczenie. Pytania natury antropologicznej wywołały ożywioną dyskusję. Podczas spotkania poruszono również inne kwestie, nie tylko te zawarte w liście, które interesują czy denerwują młodych ludzi. Pojawił się między innymi temat religii w szkołach czy dialogu z kadrą pedagogiczną. Ja myślę, że system w ogóle szkolny, jak każda inna instytucja, bardzo by zyskała, gdyby tych ludzi zaprosić do rozmowy. Ja bardzo ich ze swojej strony zachęcałem, żeby oni próbowali zainteresować szkołę swoimi problemami, żeby próbowali w szkole znaleźć partnerów do rozmowy, znaleźć mentorów, którzy by wysłuchali ich problemów, ponieważ obie strony tylko na tym mogłyby zyskać. Na potrzebę dialogu i rozmowy wśród młodych ludzi zwrócił uwagę również Michał Paluch z Transgranicznego Centrum Wolontariatu. To już nie jest pokolenie, które pyta, a po co mamy działać, tylko raczej jak działać i dlaczego mamy działać, także zmienia się oblicze młodzieży w Polsce, z tej, która była nastawiona na branie i na roszczenia, w stronę się przesuwa ten punkt ciężkości tych, którzy na razie chcą w ogóle rozpoznać, po co my tutaj jesteśmy i czy przypadkiem czegoś więcej nie powinniśmy dla swojego otoczenia zrobić. Podczas parugodzinnego piątkowego spotkania z profesorem nie padły jednoznaczne odpowiedzi na nurtujące autorów listu pytania, ale z pewnością była to doskonała okazja do dialogu i wymiany myśli, na które nie ma zazwyczaj miejsca w szkole. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.